Halo, halo! Witaj Warszawo! Jesteśmy Kościołem Mocy i chcę wam dzisiaj przedstawić najwspanialszą wiadomość, jaką możecie usłyszeć. Mianowicie, że Jezus Chrystus umarł w twoje miejsce i zawisł na krzyżu w twoje miejsce. My, jako Polacy, myślimy, że znamy Jezusa, bo żyjemy w kraju religijnym, w kraju katolickim. Ale prawdą jest, że nie znamy Boga żywego i nie mamy z Nim relacji. Nad każdym ciąży grzech. Każdy zgrzeszył. W tym również i Polacy. Nieważne, czy jesteś Żydem, Amerykaninem, Polakiem. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, który szukałby Boga. To jest Ewangelia. Nie ma nikogo, kto szukałby Go. Dlatego Jezus przyszedł, aby znaleźć to, co zaginęło z domu Ojca. I ja jestem żywym świadectwem, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że Jezus Królem, że Jezus Chrystus jest Królem. I Jezus jest Panem Warszawy. Widzisz, cała jest ziemia. Cała ziemia należy do Pana Zastępów. I ta ziemia jest napełniona Jego chwałą. Ale problem w tym, że upadły człowiek nie ma oczu duchowych i nie jest w stanie zobaczyć dzieł Boga żywego. I chcę ci powiedzieć, że każdy musi narodzić się na nowo. Nie ma innej drogi. My wszyscy musimy narodzić się na nowo, jeśli chcemy ujrzeć i wejść do Królestwa Bożego. Wszyscy zgrzeszyli. Poza Chrystusem gniew Boży ciąży na tobie. Jesteś na drodze zatracenia. I to jest ta miłość, widzisz, że każdy, kto nie ukryje się w Chrystusie, idzie do piekła. Dlatego musisz ukryć się w Nim, tak? Każdy, który zgrzeszył, potrzebuje Zbawiciela. I Jezus jest tym Zbawicielem. Jezus jest jedynym Zbawicielem świata. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I ja nie głoszę ci teraz martwej religii, jakiej uczynkowości, tylko chcę ci powiedzieć, że realnie jestem człowiekiem narodzonym z Ducha Bożego. Jestem synem światłości. Poznałem osobiście Jezusa, który zmartwychwstał i króluje na wieki, który jest po prawicy Boga Ojca. I chodzenie w rzeczywistości Królestwa jest czymś wspaniałym. Dzisiaj, kiedy ludzie pytają mnie, jak to jest chodzić z Bogiem, to powiem ci w ten sposób, że ten świat jest nudny. Tak? Ludzie myślą, że kiedy przyjdą do Boga, to będą mieli nudne życie. A ja chcę ci powiedzieć, że to życie w Królestwie jest bardziej ekscytujące niż ten świat. Ten świat jest nudny, ten świat jest monotonny, tak? Każdy bez Ducha Świętego, bez Świętego Ducha Prawdy, bez Ducha Bożego jest martwy duchowo. Dlatego Chrystus przyszedł po to, aby ożywić nas w duchu, aby wzbudzić nas z martwych w duchu do nowego życia. On jest drogą żywą, On jest nową drogą, drogą do Ojca. I chcę ci powiedzieć, że realnie możesz chodzić po tej ziemi, możesz słyszeć Boga, tak? Możesz otrzymywać objawienia od Niego. I dzisiaj jest dzień zbawienia. Moje słowo jest słowem Boga Najwyższego. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Kiedy słyszysz te słowa, wszystkich ludzi, którzy głoszą i wszystkich tych, którzy będą głosili, nie zatwardzaj swojego serca. Widzisz, Paweł powiedział, że nogi ludzi, tak? Że ludzie biegną, aby przelewać krew, że ludzie zdradzają siebie swoją mową, że pod ich wargami jest jad jak żmij. Czemu? Bo jeśli nie jesteś zjednoczony z Jezusem Chrystusem, to jesteś jedno z diabłem. Jesteś dzieckiem diabła. Twoim ojcem jest diabeł, który jest ojcem kłamstwa i on jest mordercą od początku. W nim nie ma życia. A dzisiaj realnie przez jedną świadomą decyzję możesz stać się dziedzicem Królestwa Bożego. Tak? Możesz być przeniesiony w duchu z Królestwa Ciemności do Królestwa Umiłowanego Syna, do Królestwa Światłości. Jedna świadoma decyzja, kiedy wyznasz przed bytami, zwierzchnościami i duchami, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, zbawiony będziesz. Jezus jest zbawieniem. Jezus jest odkupieniem. Usprawiedliwienie jest za darmo z łaski. Przez wiarę wystarczy uwierzyć, że Bóg Ojciec wskrzesił Jezusa Chrystusa, a będziesz nowym stworzeniem, nie lepszym człowiekiem.
Słuchaj, świat chce nam wkręcić, wiesz, bądź lepszy, popraw się, zachowuj się lepiej, ale Bóg chce uczynić ciebie nowym człowiekiem, bo to jest nowe przymierze i Chrystus nie przyszedł niczego ulepszać. On przyszedł, aby wszystko uczynić nowym. W Chrystusie wszystko jest nowe. Tak więc dzisiaj, kiedy słyszysz mój głos, możesz podejść do nas. Mamy ludzi, którzy mogą na osobności wytłumaczyć ci to, co robimy, to, co głosimy. Jeśli wstydzisz się, zawołaj w domu do Jezusa. Powiedz: Boże, co to był za człowiek? Co on do mnie mówił? I chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus realnie dał mi nowe życie. Byłem człowiekiem, który nieraz był aresztowany za marihuanę, za posiadanie, za palenie. A dzisiaj, widzisz, podróżuję po całym świecie i widzę ludzi, którzy są uwalniani, których życia są zmieniane, których małżeństwa, relacje są budowane na nowo w Duchu Świętym, którzy realnie doświadczyli radości, bo Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój, radość, opanowanie, miłość, świętość w Duchu Prawdy. To jest Królestwo Boże, to jest Królestwo Ducha, bo Bóg jest Duchem i Mu można służyć tylko w Duchu i w Prawdzie. Przyjdź dzisiaj do Jezusa, zawołaj do Jezusa. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy zbłądzili i są jak owce bez pasterza. A On jest wielkim pasterzem, On jest dobrym pasterzem i położył swoje życie, abyś ty mógł realnie chodzić w obfitości i w błogosławieństwie, bo On wziął na siebie cały gniew, wszystkie grzechy świata. On stał się grzechem i na Niego spadło całe przekleństwo. Pozdrawiam ciebie serdecznie, zawołaj dzisiaj do Jezusa.